Zaczyna się totalna cenzura w Unii Europejskiej. Już pierwsze kraje, które sprzeciwiają się pomocy Ukrainie, mają być uciszane. Rząd Tuska utajnił wykaz lotów m.in. Morawieckiego, ale nie tylko. Naprawdę tajemnicza sprawa. Chiny od lat utajniały prawdę o populacji. Idzie naprawdę spory kryzys. A na koniec kraj, który chce wydalić Rosjan, ma problemy. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, gdzie codziennie o 6.30, 18.00 przedstawiamy Wam najnowsze newsy z kraju i ze świata, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nas i jak wyskakuje Wam powiadomienie, czy to na telefonie, czy na komputerze, byłbym mega wdzięczny, jakbyście klikali w te powiadomienia i oglądali. Nawet jak nie macie czasu obejrzeć, to niech to chociaż leci, z tego względu, że tak działają algorytmy i dzięki temu będą polecać chętniej nasze filmy, zwłaszcza jeśli chodzi o Facebooka, bo tam teraz walczymy z algorytmem, który uznał, że no nasze treści są zbyt niepoprawne politycznie. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że mówimy po prostu jak jest i są to istotne rzeczy. Mam wrażenie, że wy też tak uważacie, więc jeśli chcielibyście nam pomóc, no to mega istotna prośba dla was, żebyście klikali w nasze filmy, niech lecą, nawet jakbyście nie mieli czasu, niech lecą, chociaż w tle, posłuchajcie sobie w tle, czy później jeszcze raz obejrzyjcie, ale żeby po prostu klikać w to powiadomienie, żeby był watch time, no bo algorytmy właśnie na to patrzą. Dzięki, wielki szacun serdeczny dla was. No i co, lećmy z pierwszym tematem. Ukrajnának is mondtam, hogy na ez már egy konkrét jogsérelem, álljunk meg, ezt meg kell vétóznom, ami persze jogilag nem vétó. Hát mondjuk ki, hogy az ukrán helyzet rosszul áll. Projekt rezolucji, wzywający m.in. do odebrania Węgrom prawa głosu w Radzie Unii Europejskiej, ma poparcie większości frakcji Parlamentu Europejskiego i ma być głosowany jeszcze w tym tygodniu, podaje Euractiv. Jak podaje serwis Euractiv, większość frakcji w Parlamencie Europejskim domaga się śledztwa w sprawie grudniowej decyzji Komisji Europejskiej o odmrożeniu ponad 10 miliardów euro unijnych środków dla Węgier, a potencjalnie także skierowania sprawy do sądu. Chcą też, by Komisja Europejska pozbawiła Węgry prawa głosu w Radzie Unii za tak zwane naruszanie praworządności. Komisja zgodziła się odblokować środki dla Węgier, licząc na to, że dzięki temu premier Viktor Orbán nie zablokuje rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Część europarlamentarzystów wyraziło z tego powodu oburzenie, twierdząc, że Komisja Europejska ugięła się przed szantażem ze strony Węgier. Stąd przygotowano projekt rezolucji, która w mocnych słowach wzywa Komisję Europejską do wszczęcia procedury pozbawienia Węgier prawa głosu na mocy artykułu 7.2 Traktatu o Unii Europejskiej. Dokument zawiera też apel o wszczęcie śledztwa w sprawie decyzji o odblokowaniu środków dla Węgier. Wspomniany artykuł stanowi, że Europarlament przy poparciu większości 2/3 głosów może wezwać takie państwo jak Węgry do wytłumaczenia się przed Komisją Europejską z zarzutów o łamanie tzw. praworządności. Następnie przywódcy krajów członkowskich mogą zdecydować o pozbawieniu takiego państwa prawa głosu. Zdaniem Euractiv sprawa ma też dodatkowy podtekst polityczny. Euroliberałowie liczą na osłabienie pozycji szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, wywodzącej się z Europejskiej Partii Ludowej. Dzięki temu jej szanse na kolejną 5-letnią kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej mogą zmaleć, zwiększając szanse kandydata liberałów, francuskiego eurokomisarza Thierry Bretona. Fegyverszünet kellene meg béketárgyalások. Ehelyett most pénzt akarnak adni, hogy folytatódjék a háború. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał niedawno nawet kraje Unii Europejskiej do zwiększenia wsparcia militarnego dla Ukrainy na 2024 rok w obliczu, jak to nazywają, pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainie. Scholz podkreślił konieczność aktywnego wsparcia dla Ukrainy przez Unię Europejską, zwłaszcza w obliczu blokady dodatkowej pomocy w Kongresie Stanów Zjednoczonych i opóźnień w zatwierdzaniu planów wsparcia dla Kijowa, co już pokazuje, że nie tylko Węgry stają powoli w opozycji względem tej rozrzutności na rzecz Ukrainy, no ale sami widzicie, Stanom Zjednoczonym nikt praw przecież nie odbierze, bo jeśli już ktoś miałby decydować o czyichś prawach, to co mu wolno, a co nie, no to byłyby to raczej właśnie Stany Zjednoczone, które po pierwsze swoją pomocą i potęgą na rzecz Ukrainy no, wykazały się większym wsparciem niż Niemcy. Nawet jeśli musieliby się więc w tym zakresie tłumaczyć, chociaż raczej nie mają nawet przed kim, to nikt ich za to zwyczajnie nie ukaże, bo po pierwsze, jakie by mieli argument, a po drugie,
Stanów Zjednoczonych my nie możemy w żaden sposób ukarać, bo to my jesteśmy od nich zależni i to oni dyktują, co jest prawe i co sprawiedliwe. A my mamy tutaj guzik do gadania. Im nie możemy nałożyć sankcji, bo to my będziemy mieli po dupie. Zauważcie, że wszelkie największe korporacje, od których się uzależniliśmy, jak na przykład Facebook, Apple czy Google, są właśnie amerykańskie. Jakby oni się na nas wkurzyli, to faktycznie sankcje byłyby dla nas odczuwalne. Tak zadbaliśmy o swoją przyszłość i suwerenność. Zrobili przecież mimo wszystko najwięcej. Dochodzi tutaj do międzynarodowego sporu. Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu doszło do dyskusji na temat unijnej pomocy dla Ukrainy. Niektórzy deputowani z frakcji skrajnie prawicowych i skrajnie lewicowych twierdzili nawet, że pomocy nie powinno być, podczas gdy większość europosłów domagała się jej zwiększenia, tych takich średnich, nie? Europoseł Michel Galler z Europejskiej Partii Ludowej, czyli tam, gdzie to Donald Tusk właśnie był przewodniczącym, oczywiście Niemiec, opowiedział się za zwiększeniem wsparcia dla Ukrainy, podkreślając, że Ukraina walczy za całą Europę, a nie tylko za siebie. Z kolei przedstawiciele skrajnej lewicy sprzeciwiali się dalszej pomocy, twierdząc, że wstrzymanie wsparcia przyczyniłoby się do szybszego osiągnięcia pokojowych negocjacji. Ciekawe, na ile miała tutaj wpływ sytuacja w Izraelu. Polacy względem pomocy są też ostatnio bardziej powściągliwi. Jak podawał Dziennik Gazeta Prawna jeszcze przed wyborami z 6 października, przeciwnicy przedłużania pomocy dla uchodźców z Ukrainy są w większości wyborcami partii opozycyjnych, a nie Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajcie, że to jeszcze przed wyborami było bezpośrednio, tydzień przed. Informuje Rzeczpospolita, powołując się na sondaż Ibris przeprowadzony dla tej gazety i radia RMF FM. No i słuchajcie. Jeszcze 2 miesiące temu premier Słowacji Robert Fico w Pradze powtórzył, że jego kraj nie będzie dostarczać już broni Ukrainie, także czemu Węgry tylko mają podnosić teraz odpowiedzialność? Może poszły na pierwszy odstrzał, żeby reszta się opamiętała? Lećmy dalej. Czy kiedykolwiek wcześniej było tyle środków rządowych, podkreślam rządowych, na wsparcie dla inwestycji lokalnych? Wniosek na podstawie ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie złożyliśmy miesiąc temu. Wystąpiliśmy o informacje na temat wszystkich lotów o statusie HEAD, czyli z udziałem prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu od początku 2022 roku do końca grudnia 2023 roku. Zgodnie z ustawą powinniśmy otrzymać szczegółowe dane przede wszystkim o lotach Mateusza Morawieckiego, który pełnił funkcję premiera do grudnia tego roku, ale także dane o pierwszym locie Donalda Tuska, który tuż po zaprzysiężeniu 13 grudnia ubiegłego roku poleciał do Brukseli. Wnioskowaliśmy nie tylko o informacje o datach i trasach lotów, ale także o listy pasażerów. 10 stycznia, równo 4 tygodnie po złożeniu wniosku, dostaliśmy odpowiedź podpisaną przez dyrektora Biura Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź została wysłana z upoważnienia ministra Jana Grabca, szefa KPRM. Urzędnicy poinformowali nas, że dane dotyczące przedmiotowych lotów zostały wyłączone z publicznego udostępniania ze względu na ważny interes państwa i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Na takie wyłączenie pozwala artykuł 8 ustawy. Kancelaria w żaden sposób nie uzasadniła, dlaczego ujawnienie informacji o wszystkich lotach z ostatnich niemal 2 lat naruszałoby ważny interes państwa oraz mogłoby zagrażać bezpieczeństwu prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, byłego premiera oraz obecnego szefa rządu. Przyjęta pod koniec sierpnia 2019 roku ustawa o lotach najważniejszych osób w państwie to pokłosie afery samolotowej. Gdy media ujawniły, że ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński 85 razy latał samolotem rządowym między Warszawą a rodzinnym Podkarpaciem, 23 razy zabierając na pokład rodzinę. To takie teoretyczne, ale może być jak najbardziej praktyczne ćwiczenie, do którego wszystkich posłów w każdym zakątku Polski zachęcam. Czemu koalicja tak bardzo powstrzymuje, bądź może obawia się opublikowania odpowiednich informacji na tematy lotów? Być może dlatego, że Tusk sam z nich korzystał i szkoda by było, żeby ludzie dowiedzieli się zbyt wiele na jego temat, a może zbyt wiele łączy go z Mateuszem Morawieckim.
Nic dziwnego, jeżeli wykręciłby podobne liczby co poprzednicy, przede wszystkim te liczone w setkach. Oczywiście nie ma tutaj za bardzo sensu wrzucać wszystkich spekulacji co do tego, kto ile latał za granicę, bo jak podają nam chociażby informacje o tym, że podczas swojej pierwszej kadencji Tusk korzystał z różnych środków transportu, odbywając co najmniej 285 podróży z Warszawy do Sopotu i z Sopoty do Warszawy, najczęściej korzystając właśnie z rządowych maszyn, ale również i rezerwując bilety na loty rejsowe. Ponadto premier latał do Sopotu z innych miast, na przykład rządowym śmigłowcem. A no i latał oczywiście rządowym samolotem do i z Gdańska 175 razy. Całkiem sporo, nie? Szczególnie jak na podróże międzymiastowe, które wcale nie zajmują tak wiele czasu. A już na pewno nie powodują tak wielkich kosztów. Internet ostatnio krytykował na przykład bardzo mocno piosenkarkę Taylor Swift. Jak pisał Business Insider, podróżując do swojego chłopaka prywatnym odrzutowcem, spowodowała emisję 138 ton dwutlenku węgla w ciągu 3 miesięcy. Tyle co 17 domów w rok. Gwiazda musiałaby zasadzić ponad 2000 drzew i pozwolić im rosnąć przez dekadę, aby zrównoważyć szkody dla środowiska spowodowane przez jej loty. No, jest to bardzo luksusowa i raczej dość emisyjna przyjemność, taka, która w jakimś stopniu wykorzystywana masowo raczej by szkodziła środowisko. Jest więc raczej dość dziwnym, żeby lewicowi politycy pozwalali sobie tak często na podobne przyjemności, albo przynajmniej jeżeli nie chcą mieć na koncie skandalu, bo przecież Taylor Swift sobie lata za swoje i ona sama za to płaci, bo się dorobiła. A nasi rządzący no, latają za nasze i chyba fajnie, żeby te loty były usprawiedliwione jakimiś naprawdę ważnymi sprawami, że mieli coś do załatwienia, a nie ten sobie leci do domu, do Sopotu prywatnym śmigłowcem. Następny temat. Depopulacja w Chinach zbiera swoje żniwo już drugi rok z rzędu. W 2024 roku ludność państwa środka zmniejszyła się o ponad 2 miliony osób do 1,4 miliona. Ale załamanie populacji może być jeszcze większe, wywołując kryzys demograficzny, o jakim się nikomu nie śniło. Informacje o zmniejszeniu się liczby mieszkańców podało w środę Narodowe Biuro Statystyczne. Liczba urodzeń spadła o 5,6% do 9 020 tysięcy, natomiast wskaźnik zgonów osiągnął najwyższy poziom od czasów rewolucji kulturalnej z lat 60. XX wieku. Spadek liczby ludności w ubiegłym roku był gwałtowniejszy niż w 2022 roku, kiedy populacja Chin skurczyła się o 850 tysięcy osób, pierwszy raz od 1961 roku, gdy kraj ogarnął wielki głód pod rządami ówczesnego przywódcy Mao Zedonga. Dane Narodowego Biura Statystycznego wskazują również na rekordowo niski wskaźnik urodzeń na poziomie 6,4 urodzeń na 1000 osób w porównaniu do 6,77 urodzeń w 2022 roku. W ubiegłym roku odeszło w Chinach 11 milionów 100 tysięcy osób. Władze nie ujawniły liczby zgonów związanych z koronawirusem po tym, jak w Chinach zniesiono rygorystyczne środki kontroli pod koniec 2022 roku, ale wskaźnik zgonów w ubiegłym roku wzrósł. Jest to coś, o co powinniśmy być w ogóle źli na Chiny? Wiecie, nie ukrywali, czy też może po części ukrywali, przecież tyle lat trwała nagonka i gadanie o tym, że czeka nas przeludnienie, a gdy okazuje się, że liczba ludności w krajach najbardziej przeciążonych zaczyna spadać, to media mówią o tym jak o jakimś niewyobrażalnym skandalu czy katastrofie. Może być faktycznie tak, że starzenie się społeczeństwa chińskiego może wywoływać kryzys demograficzny wcześniej niż przewidywano, co wpłynie negatywnie na wzrost gospodarczy, co mogłoby spowodować pewną niechęć do poruszania tego tematu przez władzę. Nasza władza też wiele rzeczy przed nami ukrywa. Żeby nie okazywać, wiecie, słabości. Kryzys na rynku nieruchomości w Chinach może przyczynić się też do recesji gospodarczej, kryzysu zadłużenia i niepokojów społecznych, co też może gdzieś mieć przecież istotne znaczenie. Tylko czy nie byłoby to coś, do czego ta władza właściwie dążyła? Mieli do 2015 roku tą swoją politykę jednego dziecka, która z pewnością wpłynęła w większość
większym stopniu na podejście obywateli do rodzicielstwa i nawet jeżeli już nie obowiązuje, to z pewnością zmieniło to jakoś nastroje w kraju względem tego tematu. Zasady takiej polityki określały, że każda para w Chinach powinna mieć tylko jedno dziecko z możliwością uzyskania pozwolenia na więcej dzieci po zapłaceniu odpowiedniej opłaty. A polityka była ściśle egzekwowana w miastach, natomiast na obszarach wiejskich warunki były nieco luźniejsze, pozwalając na drugie dziecko w niektórych przypadkach nieco łagodniej. Nie? Było to więc dość intensywne ingerowanie w poczucie obywateli do decydowania za siebie i ograniczania ich możliwości najbardziej prywatnych zakresów życia. I okazywało się, że dochodziło aż do takich sytuacji, że tamtejsza kultura sprawia, że niektóre rodziny wolą mieć syna, jeśli już mają wybierać. Syn jest takim tym dzieckiem, które każdy chciałby mieć, bo może później przedłużyć ród i w ogóle. No i dochodziło tam ponoć nawet do takich sytuacji, że jeśli rodziła się córka, to sami wiecie co, dlatego tam było znacznie więcej wówczas mężczyzn. A dzisiaj miałby dziwić fakt, że skutki podobnych programów są tak radykalne. Lećmy dalej. Speaking Russian in Latvia has not been a problem until now. About a fourth of the country's population is ethnically Russian. Szefowa Łotewskiego Urzędu do Spraw Obywatelstwa i Migracji Majra Rose poinformowała, że instytucja wysłała po raz drugi listy do 985 obywateli Rosji, którzy powinni opuścić Łotwę w związku z niewypełnieniem wymogów ustawy o imigracji. Osoby te nie zdały egzaminu z języka łotewskiego ani nie złożyły żadnych wniosków o pobyt w kraju. Rose przekazała, że urząd nie wie, co dzieje się z osobami, do których skierowano pisma. Odbiorcy mają teraz 2 tygodnie na ustosunkowanie się do listu. Rose wytłumaczyła, że adresaci mogą wciąż zawnioskować o pobyt na Łotwie, poinformować, że potrzebują czasu na wyjazd albo że już opuścili Łotwę. Jeśli urząd nie otrzyma żadnej odpowiedzi, Straż Graniczna ma sprawdzać, czy osoby te opuściły granice państwa łotewskiego. Latem 2022 roku parlament zdecydował, że obywatele Rosji mogą otrzymać pozwolenie na pobyt stały na Łotwie tylko po udowodnieniu znajomości języka urzędowego, czyli łotewskiego, na poziomie A2. Zmiany w prawie imigracyjnym dotyczą osób, które miały łotewskie obywatelstwo albo posiadały status nieobywateli. Następnie otrzymały obywatelstwo Rosji, a obecnie mają pozwolenie na stały pobyt na Łotwie. Od reguły obowiązują wyjątki, na przykład związane z wiekiem czy stanem zdrowia. Obywatele Rosji mieli do początku września 2023 roku przedłożyć w urzędzie odpowiednie dokumenty. W przeciwnym razie ich pozwolenia na pobyt stały miały stracić ważność i do grudnia mieli opuścić Łotwę, chyba że zawnioskowaliby o pobyt tymczasowy czy wizę. If you want to be and want to reside in another state, you have to be in compliance with immigration law. Pewnie magicznie zniknęli, tak jak magicznie znikają inni imigranci, chociażby ci ze wschodu po opuszczeniu granicy swojego kraju. Nikt nie wie, gdzie są i co się z nimi w ogóle dzieje. Pewnie w sporym stopniu, dlatego że mogą powiedzieć, że nazywają się, nie wiem, John Smith i są mieszanego pochodzenia, ale dokumenty przepadły i nikt im nawet nie udowodni, że jest inaczej. W tak nowoczesnym świecie, gdzie kamera jest na każdym kroku, brakuje nadal możliwości znalezienia grupy przyjezdnych, ale jakby chodziło o przestępcę majątkowego, czy kogoś, kto nie spłacił w pełni podatków, to na pewno znalazłby się raz, dwa. Pamiętajcie o tym, że nowe materiały wychodzą codziennie, 6.30 i 18.00 każdego dnia, dlatego klikajcie koniecznie w powiadomienia, jak wam przyjdą, bo jest to niezwykle istotne dla algorytmu. Wiem, że na YouTubie robicie naprawdę bardzo dobrą robotę. Na Facebooku potrzebujemy właśnie waszego wsparcia teraz szczególnie. Dlatego jeśli oglądacie nas na Facebooku, klikajcie w powiadomienia i niech to sobie leci chociażby w tle, wy sobie posłuchajcie chociażby, nawet nie musicie oglądać, jak nie macie czasu. Później w razie czego możecie tam zajrzeć jeszcze raz, ale to właśnie wpływa najbardziej na algorytmy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. No i heja.